Aleksandra Zimmermann, do kwietnia 2020 roku architekt, architekt wnętrz oraz edytor do czasopism architektonicznych. 20 kwietnia 3 lata temu straciła córeczkę Weronikę, doznając jednocześnie niewydolności wielonarządowej. Te doświadczenia przekuła jednak na niesienie dobra. Od roku prowadzi społeczny projekt thereishope.me, pomagający odzyskać wiarę po stracie dziecka w okresie okołoporodowym. There is Hope wspiera także powrót do zdrowia fizycznego oraz psychicznego osób po doświadczeniu niewydolności wielonarządowej. Poznajcie historię Oli. Olu, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem w tym pięknym miejscu, że udało nam się spotkać. Witam Cię w programie Nawróceni. Również się cieszę, witam serdecznie. Olu, ja tak sobie pomyślałam, przygotowując się do naszej rozmowy, że to, że tutaj się widzimy, to jest w ogóle cud, bo w ogóle życie każdego człowieka jest cudem, ale Twoje życie tak naprawdę jest chyba podwójnym cudem, bo można powiedzieć, że dwa razy się narodziłaś. Tak, dostałam, można powiedzieć, że dostałam drugie życie. Gdybyśmy chciały się spotkać 3 lata temu, to byłby czas, że odwiedziłabyś mnie jeszcze na intensywnej terapii jako osobę, która po prostu otworzy oczy i patrzy, ale nie za bardzo może powiedzieć, i to jest całkowity ruch, jaki jest w stanie wykonać. Zanim właśnie opowiesz tę swoją niewiarygodną historię, to zacznijmy od początku. Czy pamiętasz takie wydarzenia z życia, albo czy po prostu możesz powiedzieć, jak to się stało, że stałaś się osobą wierzącą? Mogę powiedzieć, że chyba to jest ten przywilej bycia wychowywanym w rodzinie katolickiej. Tu jest duża zasługa mojej mamy, która od dziecka starała się, żebyśmy byli w kościele świadomie, należeli do oazy, do chórków, uczestniczyli w życiu kościoła, również nauczyła nas modlitwy, to samo babcia, a tata był osobą, która nie sprzeciwiała się. Owszem, było tak, kiedy chciałam iść na pielgrzymkę, no to tata mówił, że po co, przecież można pojechać autem, tak to idziesz, śpisz w różnych miejscach, tyle kilometrów, ale to bardziej wynikało z troski niż z tego, żeby przeszkadzać w tym, żeby w jakiś sposób manifestować swoją wiarę, rozwijać. No i też na pewno to, że właśnie dorastałaś w takim poczuciu, że ten Bóg jest blisko, pomogło Ci przejść przez ten bardzo trudny czas w Twoim życiu. Tak, i znaczy Bóg był ze mną, mogę powiedzieć, przez całe moje życie, ponieważ jak się dorasta, są różne trudności, jak się jest na studiach, są różne trudności, jak się jest w pracy, też są różne trudności, więc w przypadku, kiedy szef nie zapłacił mi za pracę albo zostałam oszukana, to nie winiłam Pana Boga, dlaczego tak się stało, Boga nie ma, bo coś się wydarzyło, tylko zawsze była prośba, że Boże, pomóż mi przejść przez tą sytuację, spraw, abym dostała inne zlecenie, aby móc pokryć bieżące wydatki, czy po prostu spraw, żebym nie miała urazu do tego człowieka, więc nigdy nie winiłam Boga, tylko odzywałam się do Niego jako po wsparcie. Teraz mówię tak przekornie, że ja nie wierzę w Boga, ja po prostu wiem, że On jest. Wydaje mi się, że człowiekowi, któremu dużo dano, to on jest bardzo wdzięczny i bardziej dziękuję. Ponieważ owszem, każdego dnia mogę dziękować za to, że oddycham, za to, że mam co jeść, ale jeżeli komuś nigdy nie brakowało oddechu w wyniku jakiejś choroby albo nie było czasu, że z różnych przyczyn, na przykład, no nie wiem, chociażby głodował, to oczywiście on docenia posiłek, ale nie jest to taka wdzięczność, jaka w momencie, kiedy wiem, jak jest, kiedy nie ma tej rzeczy. I tym, czego nie miałaś w pewnym momencie, było Twoje zdrowie. To było nawet więcej niż brak zdrowia. Z różnych przyczyn medycznych stało się tak, że będąc osobą w zdrowej ciąży, jak to się mówi, nagle w stanie takim agonalnym trafiłam do szpitala. Tam po bardzo szybkim, nerwowym porodzie okazało się, że nie żyje moje dziecko w 36 tygodniu ciąży, a ja już byłam w takim stanie, że resztkami sił rodziłam Weronikę. I w momencie, kiedy usłyszałam, że Weronika nie żyje, lekarz przyniósł mi ją. Prawdopodobnie chciał, żebym ją wzięła na ręce, on też do końca nie wiedział, w jakim jestem stanie. Ja już nie widziałam, więc widziałam, że podstawia mi coś, prawdopodobnie to jest Weronika, chrzci ją. Ja powiedziałam tylko amen. I tak już było, teraz mogę już iść, już się poddaję, już nie jestem człowiekiem walczącym. I faktycznie to był ten moment, że za chwilę było mi strasznie lekko. Ja nie czułam już bólu,
Nie czułam w zasadzie tak jakby ciała, czułam, że skończyło się cierpienie. Personel medyczny, lekarze są w dużym popłochu, jest duża plama krwi, ale dla mnie to było takie, że ja już wyszłam z tego ciała i mnie tam nie ma. I prawdopodobnie jestem już w innym świecie, skończyło się cierpienie. Potem był okres około 3-tygodniowej śpiączki, w momencie, kiedy lekarze tak naprawdę poprosili rodziców, żeby przyszli się ze mną pożegnać. To w momencie, kiedy tata podszedł i dotknął mnie za ramię, ja wykonałam taki odruch. I to był znak dla lekarza, że faktycznie ja jestem osobą, która jest w jakiś sposób responsywna, czyli być może jest szansa, pomimo tego, że wyniki medyczne nie dają takiej szansy. Następnie zauważono, że kolejne wizyty rodziców wpływają kojąco, w zasadzie pobudzająco. I to już jest taki rodzaj terapii stosowanej na Zachodzie. Odwiedziny bliskich, którzy mieli bardzo dobrą relację z osobą, która jest w szpitalu, są takim faktorem motywującym, żeby ta osoba chciała wrócić do życia. No i zaczęły się dziać tego typu sytuacje, że przy któryś odwiedzinach rodziców okazało się, że ja się na moment wybudziłam. Następnie przed zabiegiem trochotomii, czyli tutaj wbicia takiej rureczki, jak ja to nazywam, ponieważ byłam już za długo pod respiratorem i były zbyt zniszczone płuca, żeby to kontynuować, rodzina wyraziła zgodę, żeby tą rureczkę mi zamieścić. Ja w momencie, kiedy się wybudziłam, troszeczkę byłam świadoma, więc cokolwiek proponowali, odmawiałam, więc nieświadomie tego odmówiłam. I na następny dzień okazało się, że potrafię samodzielnie oddychać i to w takim natlenieniu jak noworodek. Bo też chciałam zaznaczyć, też wiem z Twoich opowieści z innych źródeł, że Twój stan lekarze oceniali na praktycznie niemożliwe do uratowania. Tak, w momencie przyjęcia pacjenta na OIOM oszacowywany jest stan pacjenta, są różne skale. Tutaj była stosowana skala APAŻ-2. I tam na podstawie różnych funkcji życiowych, funkcji narządów, ocenia się szanse na przeżycie. U mnie było to 93,5% śmiertelność, czyli osoba nieżyjąca. I te punkty z tej setki po prostu zaniżyły wiek, to, że byłam osobą, która nie była od niczego uzależniona, nie używała żadnych używek. No więc tylko to był jedyny czynnik, który stwierdził, że jest te 6,5% szansy, że przeżyje. Przy czym pierwsze telefony, które wykonywał ojciec, to była po prostu odpowiedź, żeby nie dzwonić. Brak informacji to jest dobra informacja. Telefon będzie oznaczał, że po prostu jest śmierć. I tak naprawdę przez długi czas były informacje, że mój organizm się buntuje, odrzucam kolejne transfuzje krwi, krew nie chce krzepnąć, serce jest na pompie, nerki są na dializie, wątroba jest na dializie, ale nic z tego nie działa. Ani dializa nerek, już tam one... Tych dializ było 9, serce dalej bez wspomagania nie pracuje, oddech też jest tylko wymuszany, jest krwotok do mózgu. Również były takie sugestie przygotowujące rodzinę, że ja nie mam szans, jeżeli wstanę, to będę po prostu kaleką. Będę osobą, która prawdopodobnie nie będzie pamiętała, straci pamięć wcześniejszą, będzie to mózg dziecka, może nie widzieć, może nie słyszeć. Może mieć problemy z mówieniem, na pewno będzie miała problemy z wydolnością, więc też trzeba zastanowić się, co jest tak naprawdę dla mnie dobre. Czy te prognozy nie były najlepsze? A jednak jesteś tutaj z nami. A jednak jestem tutaj, jestem jako człowiek, który jest po zawale serca, po krwotoku śródmózgowia, płata czołowego. Sama chodzisz? Sama chodzę. Co prawda, jak ktoś się przyjrzy z rehabilitantów, to widzi pewne utykanie, pewne dysfunkcje. Nie mam problemów z myśleniem, bym powiedziała. Wróciłam do pracy, co prawda już nie w takiej pełnej, nie w pełnym zakresie. Widzę, oddycham samodzielnie, serce się zregenerowało. Mam wrażenie, że szybciej się męczę, ale jednak mogę pozwolić sobie, żeby czasem pobiegać czy wykonywać różne czynności. Chociaż w momencie, kiedy wyjeżdżałam ze szpitala, bo to byłam osobą, która się po prostu nie rusza. Nadal nie umie chodzić, nie rusza się, jest bardzo słaba i nikt nie potrafił powiedzieć, jak długo ja zostanę w takim stanie i czy w ogóle z tego stanu wyjdę. Więc ja ten progres widzę bardzo duży. Jak w tym czasie w takim razie, tak trudnym dla Ciebie,
nie stracić tego kontaktu z Bogiem, który miałaś przed tą historią. Czy to był dla ciebie taki czas, kiedy miałaś jakieś wątpliwości, pytania do Boga, obarczałaś Go za to, co się wydarzyło? Myślę, że to jest indywidualne podejście każdego człowieka. Niektórzy osoby, które powiedzmy, nie wiem, nie wierzą, ciężka sytuacja zdrowotna, choroba, czasami sprawia, że te osoby w tej chorobie odnajdują Boga i przybliżają się, a u innych jest wręcz odwrotnie, że nie rozumieją tego, co się stało, twierdzą, że jest to nieszczęście i dlaczego mi się to stało, przecież nie byłam takim złym człowiekiem. W moim przypadku wyglądało to w ten sposób, że kiedy się wybudziłam, wiedziałam, że jest źle, że nie mogę się ruszać z jakichś względów, że jeżeli widzę, to widzę obraz rozmazany, że też wiem, że docierają do mnie różne takie mary, otumanienia, więc coś jest mi podawane. I widząc miny lekarzy czy też rodziców, wiedziałam, że no jest źle, że nie tylko ja to czuję. I też miałam w świadomości, że nie żyje moja córka Weronika, na którą bardzo czekałam i Weronika była dla mnie wszystkim. Więc stwierdziłam, że tak naprawdę nie mam nic, bo nie mam dla kogo żyć, nie ma Weroniki. Ja byłam samotną mamą, więc tak naprawdę no, motywacja taka do życia w postaci drugiego człowieka nie ma jej. I następnie mówię, jak żyć? Zawsze jeżeli miałam problemy, to uciekałam w pracę. A teraz mówię, nawet nie jestem w stanie pracować. Rodzice są też już w takim wieku, że nie mogą zajmować się osobą, która po prostu będzie osobą leżącą, która wymaga, żeby wszystkie podstawowe czynności higieniczne, umyć, załatwić się, trzeba tej osobie asystować, jaki jest sens życia. Pamiętam, że często powtarzałam lekarzom, zbierałam swoje siły, żeby wypowiedzieć te dwa zdania, że z czego się tak cieszycie, jestem ostatnią osobą, która cieszy się tutaj, że żyje. Stwierdziłam wtedy, że ja nie jestem świętą, nie należę do tych osób, które będą cierpiały, będą leżały i będą wielbiły w tym Boga. Nawet miałam plan, że w takim wypadku to zaczynam rozumieć ideę eutanazji, bo do czego jest taki człowiek. I był taki moment, że stwierdziłam, że chyba z tego wszystkiego to po prostu zrobię Bogu na złość i przestanę w Niego wierzyć. Ale to nie trwało długo. Leżąc i patrząc się w sufit, ponieważ towarzysze sali również były osobami w śpiączce, no nieprzytomne, więc nawet nie ma z kim porozmawiać, stwierdziłam, że tak jak w nic się nie wierzy i nie ma do kogo powiedzieć, to jest w ogóle jeszcze gorzej, tylko po prostu chyba zmienię narrację, bardziej takiego proszenia, wyrzucania, mówienia, że tego nie rozumiem. No i jednak też było takie proszenie, że Boże, pomóż mi, żebym opuściła tą intensywną terapię, pomóż mi w tym, pomóż mi w tamtym. Więc zaczęło się proszenie, ale na zasadzie takiego, że jestem obrażona. Jeszcze nie ma tego momentu, że dziękuję za to, co mnie spotkało, ale moment, w którym zaczęłam widzieć, że tak naprawdę dostałam od Boga dużo, pomimo tego, że nie ma mojego dziecka, pomimo tego, że zostałam osobą z drugim stopniem niepełnosprawności, to widzę, że Bóg jest i że jest dobry, ponieważ pozwolił mi wyjść na tyle, że ja cieszę się z tego, w jaki sposób funkcjonuję. Zaczęłam doceniać naprawdę wiele rzeczy. Stałam się osobą, która nie tylko wcześniej w modlitwach prosiła, ale dziękuję. I to naprawdę za te rzeczy, że mam możliwość pracy, mam możliwość pomagania innym osobom, mam możliwość samodzielnego funkcjonowania, mam możliwość zjedzenia posiłku i poczucia jego smaku, oddychania, poruszania się. A to, czego nie mogę, to tak mówię, nie muszę być we wszystkim perfekcyjna. Ale twoje nowe dzieło, którym się zajmujesz w życiu, There is Hope, czyli jest ta nadzieja, buduje trochę też nową przestrzeń, nowe życie innych ludzi. Więc być może gdyby się nie wydarzyły różne rzeczy w twoim życiu, też ten projekt by nie powstał i nie niósł dobra, tak jak robisz to teraz. Zdecydowanie nie byłoby tego projektu, ponieważ wcześniej nie dostrzegałam, że jest potrzeba pomocy innym ludziom, zresztą nie było ku temu przesłanek. W momencie, kiedy dostrzegasz brak informacji, brak pomocy i nie możesz jego znaleźć, to zastanawiasz się, skoro mam taką wiedzę zebraną, mam doświadczenie, to czy nie podzielić się tym z innymi osobami? Przecież takich osób jest więcej. Jeżeli chodzi o niewydolność wielonarządową, to ten przypadek, przez który przeszłam, jest określany jako śmiertelny. Oczywiście są osoby, które przeszły przez niewydolność wielonarządową, ale kiedy przychodziłam do lekarzy prosząc o wskazówki, o pomoc, gdzie udać się dalej, to słyszałam, że jest to tak rzadki przypadek, że pacjenci z niewydolnością wielonarządową albo nie przeżyli, albo są w głębokim stanie wegetatywnym, więc nie wiedzą co dalej.
Słyszałam o osobach z różnych części świata, z zagranicy, które sobie poradziły z tą niewydolnością wielonarządową i rehabilitacją, więc był jakiś kontakt, żeby poznać tą ścieżkę dalej. I wtedy budowałam w oparciu o to swoją ścieżkę. Poznałam, że są różne inne specjalizacje lekarskie, tak jak otolaryngolog, psycholog kliniczny, neurologopeda. Wielu ludzi nawet nie wie, że są takie specjalizacje i gdzie się udać. To był jeden przyczynek, kiedy zbierając taką wiedzę plus mając możliwość ukończenia różnych kursów za granicą na temat odbudowywania swojego zdrowia i psychicznego, i fizycznego, czyli dostając certyfikaty jako osoba, która ma też ku temu wiedzę teoretyczną, stwierdziłam, że to nie może się zmarnować. I druga gałąź tej pomocy to są kobiety, które utraciły dziecko w okresie okołoporodowym. Tutaj również jest to jeszcze temat tabu. Osoba, która straci dziecko, ma takie poczucie, że jest być może nie w pełni wartościowa, że tylko jej się to przytrafiło, zamyka się, nie ma z kim porozmawiać. Nie należy też wymagać od osób wokół, które nigdy przez to nie przeszły, albo od rodziny, żeby pomogły, bo nie mają jak pomóc. Nie są dokładnie w tej samej sytuacji. Więc warto, żeby była otwarta przestrzeń, gdzie taka osoba zgłosi się, zobaczy, że nie jest sama, tak naprawdę jest nas więcej. Możemy się podzielić tym samym bólem, ale też możemy pokazać, że z perspektywy czasu ten stan nie trwa wiecznie. Za rok ten okres żałoby może się skończyć, a prawdopodobnie się skończy, jeżeli będziesz dobrze prowadzona. I stwierdziłam, że skoro tego nie ma, to ja tą lukę uzupełnię. Opowiedz w takim razie, na jakim to jest etapie? Jest to na etapie postprodukcji. Jedna zbiórka zakończyła się sukcesem i tutaj podczas tej zbiórki, dostając tak zwany feedback od osób wpłacających, widziałam, że jest to naprawdę projekt potrzebny, dlatego że były informacje tego typu: straciłam dziecko, nie miałam pomocy i wiem, przez co inne kobiety przechodzą. Nie chcę, żeby musiał przechodzić przez to, co ja. Albo naprawdę potrzeba informacji, do jakiego lekarza się udać. Mają też być rozmowy z tymi lekarzami, więc jest to też forma zapoznania takiego wstępnego z tematem. Jest to dobre dzieło, chcę, żeby to ujrzało światło dzienne. To są też datki od osób zdrowych, które mówią, że my też chcemy zadbać o swoje zdrowie. Nie tylko dotyczy to osób, którym coś się przytrafiło. Potrzebna jest ta wiedza profilaktyczna. I dlatego ten projekt wspieramy. To nie jest na zasadzie, że chcemy, żeby to było miło. Więc są już nakręcone odcinki, tak naprawdę mamy chyba 11 odcinków. Były zamówienia od osób, które zgłaszały się, czy będzie też rozmowa z taką, czy inną osobą, że zróbcie tego więcej. Więc powstała idea, żeby też ruszyć z drugą fazą. Więc na razie jesteśmy w trakcie przygotowywania takiego portalu internetowego. Co jest ważne w tym portalu? Tam jest czat, ale ten czat nie będzie podpięty pod żadne social media, dlatego że z perspektywy osoby, która była na intensywnej terapii, a potem na intensywnej kardiologii, wiem, że nie ma pamięci. Czasami nie można skorzystać z własnego nośnika. Potrzeba tej prywatności, czyli jeżeli gdzieś rozmawiam przez jakiś czat, nikt mnie nie śledzi. Dwa, zwykle nie pamiętam haseł, po co się stresować. Więc dlatego to trochę trwa, ponieważ jest to zbudowane pod typowe preferencje osób, które mają problemy z pamięcią, żeby to było jak najbardziej intuicyjne i żeby się czuły bezpiecznie, że nikt ich tych danych nie ukradnie. Także jest faza kończenia strony internetowej, jest faza dokańczania odcinków, które są. Jeżeli je załadujemy, to już będzie można to zobaczyć realnie. No i ze względu na prośby o zapotrzebowanie, chciałabym ruszyć z kolejnymi tematami. Olu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Trzymam bardzo mocno kciuki za to, co robisz, bo to jest piękne dzieło, które pokazuje, że dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych i jeżeli nawet spotykają nas trudności, to później może z nich wyrosnąć wielkie drzewo dające cudowne owoce. Ty jesteś jednym z nich. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Dziękuję bardzo.